Dzień dobry tym wszystkim, którzy zajrzeli na Facebook Nowin Raciborskich. Właśnie zaczynamy transmisję rozmowy na żywo z panem Adrianem Szczypińskim, czyli raciborzaninem, dokumentalistą, który tworzy filmy o przeszłości Raciborza. I za chwilę możemy się z nim połączyć po to, żeby omówić nadchodzącą premierę filmu Ulicka. Część pierwsza to już jutro w Raciborskim Centrum Kultury w Raciborzu. Tam premiera o godzinie 17. Witam serdecznie Państwa Mariusz Weidner, który będzie miał przyjemność przeprowadzić właśnie tą rozmowę z Adrianem Szczypińskim, którego zna prywatnie, więc może być to taka rozmowa trochę luźniejsza. I właśnie się przełączyliśmy na widok prosto z siedziby, z tej jaskini. Tak jak Batman ma swoją jaskinię, tak Adrian Szczypiński ma swoje takie małe królestwo ukryte gdzieś tutaj pod Raciborzem, gdzie zmierza swoim Adrianomobilem. Witaj, Adrianie. Cześć Mariusz, dzień dobry Państwu. To jest właśnie początek tego naszego spotkania, aby zaprosić na jutrzejszy dzień, jeżeli tam oczywiście będzie chęć, możliwość i wszystkie te warunki spełnione, bo to jest oczywiście premiera w reżimie pandemicznym. Trochę jest miejsc dla tych osób, które nie posiadają certyfikatów szczepieniowych, czy też bezpośrednio takich nowych, najnowszych testów, gdzie przyjdą i pokażą w RCK taki test, ale jest też tych dużo miejsc dla tych, którzy pobierali wejście przez ten okres zapowiedziany. Adrianie, który to jest twój film? Jakbyś powiedział, bo tutaj już jest tak szeroka jakby półka tych filmów, które ty stworzyłeś, więc to jest film numer który? 11. 11 filmów, 11 film, ale on jest w zasadzie 11 takim podzielonym, prawda? Bo on będzie miał dwie części. To, co zobaczymy, co będziemy mieli okazję, czy no, z moim udziałem akurat nie, ale to, co będzie można obejrzeć jutro w Raciborskim Centrum Kultury w Raciborzu, jest dwuczęściowe i ty pokazujesz część pierwszą. Tak, to jest tak jak Kill Bill, prawda? Część pierwsza i część druga. To jest jedna opowieść, a ponieważ ta opowieść jest tak olbrzymia, czego się nie spodziewałem, no to postanowiłem to podzielić na dwa punkty, na dwa seanse, oddzielone od siebie o ileś tam miesięcy, bo część druga jeszcze nie powstała. Materiał do niej już w większości jest, natomiast część drugą dopiero czeka montaż, scenariusz i tak dalej, jeszcze dodatkowe zdjęcia. Bo zmuszenie widza do oglądania 4 godzin na uliczce, no to byłaby rzecz nierealna, nikt by tego nie wytrzymał. To nie jest wersja reżyserska tańczącego z wilkami, która trwała 4 godziny. Więc żeby to ująć w jakichś granicach percepcyjno-wytrzymałościowych, trzeba było to podzielić. Dokładnie tak. Adrianie, spróbuj powiedzieć w takich dwóch, trzech zdaniach, o czym jest ten film, bo to jest dla wielu osób tylko nazwisko, tylko gdzieś można to oczywiście wygooglować, można łatwo sprawdzić i pojawia się na ten temat ileś tam źródeł, ale gdyby ci przyszło tak właśnie w takim bardzo skrócie, tak jakby ktoś przyszedł do wypożyczalni wideo za naszych starych czasów i nie powiedział, proszę pana, proszę mi coś ciekawego wypożyczyć, gdybyś sięgnął właśnie po to pudełko z napisem Ulicka, bardzo takim dobrze wyglądającym, dobrze prezentującym się mężczyzną. Zresztą to gdzieś tam się później pewnie pojawi, a zresztą można tak też znaleźć w tych źródłach pisanych, że był to mężczyzna przystojny, krótko mówiąc, budzący taki zachwyt swym wyglądem, zwłaszcza tej płci pięknej, ale też to mu pomagało w takiej prezentacji, w takim pojawianiu się publicznym i swoich rolach, które pełnił. Czy jego fizjonomia, jego zewnętrzność mu w tym pomagała politycznie, to nie wiem. Jego biografowie też nie zajmują jakby stanowiska w tej sprawie. Natomiast wiadomo, że parafianki, szczególnie parafianki, parafianie zresztą również, no zachwycali się, że on jest taki ładny, co w tamtych czasach chyba nie było takie ładne, bo jak patrzymy na fotografie ludzi z przeszłości, to rzeczywiście, no oni kiedyś tacy ładni nie byli. Nie wiem, czemu tak się dzieje. A Ulicka wygląda tak, jakby został przeteleportowany z XXI wieku do początków XX wieku. No ale to jest taki wątek, to jest raczej ciekawostka niż
niż ten. Natomiast jakbym miał go zareklamować, to jest, no cóż, no musiałbym, gdyby to była wypożyczalnia kaset wideo, no to Ulicka pewnie by stał na półce z kinem superbohaterskim. Naprawdę. Bo to rzeczywiście po nim chyba już nigdy nie było człowieka, który tyle zrobił dla Raciborza i który jakby ciągnął tyle srok za ogon, bo on był tak, był proboszczem parafii Świętego Mikołaja w Raciborzu, był posłem do Reichstagu, przez kilka lat był również posłem do parlamentu Prus, był przewodniczącym własnej partii, Katolickiej Partii Ludowej Górnego Śląska, jednocześnie był wodzem prowincji górnośląskiej. Czyli rządził nie tylko w Raciborzu, gdzie jakby jego ludzie mieli większość w Radzie Miasta, ale on również rządził na całym ówczesnym niemieckim Górnym Śląsku i chyba żaden raciborzanin w historii nie miał nigdy takiej władzy. No, to jest, i to mnie najbardziej zaskoczyło, kiedy pracowałem nad tym filmem, bo ja chciałem zrobić o nim film jako o bohaterze tragicznym i zapomnianym, bo działał w bardzo trudnym okresie. Był to okres między I wojną światową a II wojną światową. To dwudziestolecie między wojną, właściwie nawet nie, on działał od zakończenia II wojny światowej politycznie, od zakończenia I wojny światowej aż do roku 1933 jako polityk, no bo później już mu nie było wolno, bo NSDAP zlikwidowała wszystkie partie polityczne, wszystkie inne partie polityczne. Ale żaden raciborzanin oprócz niego, przynajmniej od jego czasów aż do dzisiaj, nie miał takiej władzy. Nam się może wydawać, że na przykład, nie wiem, aktualnie minister Woś, prawda, z Raciborza, że on tyle może. Ulicka potrafił 100 razy więcej, a mimo to się o nim nie pamięta. No właśnie, właśnie. I to jest to, że tutaj Adrian wziął właśnie na ten warsztat taką postać, którą warto przypomnieć, ponieważ to jest postać zahaczająca o tamte czasy, kiedy Raciborz był Ratiborem, no to jest to zdecydowanie bardziej postać gdzieś związana z Niemcami i w związku z tym, no przede wszystkim ze Śląskiem, ale z ówczesnymi Niemcami i w związku z tym musiała być to produkcja międzynarodowa, koprodukcja międzynarodowa. Zresztą dosłownie, bo też jakieś słyszałem, że zaangażowanie pewne w jakimś stopniu, nazwijmy to finansowe, też się udało tutaj pozyskać na część tych przedsięwzięć, które towarzyszyły produkcji filmu. Więc opowiedz o tym, bo to jest pierwszy raz dla ciebie, że musiałeś wyjechać poza kraj, żeby móc zrealizować ten film. To jest coś nowego w twojej twórczości. No tak. Zwiastun tego filmu opublikowałem już chyba ze 2 lata temu i w 2000, chyba jeszcze w 2020 roku napisał do mnie Dawid Skrabania. To jest Ślązak, który w dzieciństwie z rodzicami wyjechał do Niemiec. I on prowadzi referat do spraw kultury Górnego Śląska przy Muzeum Górnośląskim w Ratingen. To jest takie miasto niedaleko Düsseldorfu. Byłem w tym muzeum, jest po prostu przepiękne. Nasze muzeum może pozazdrościć właśnie tej kolekcji właśnie tych wszystkich górnośląskich pamiątek. I on się zapytał, czy będzie wersja niemieckojęzyczna tego filmu. Ja mówię, że nie wiem jeszcze. On mówi, że on mógłby załatwić tłumaczenia, a ja się go pytam, czy nie mógłby jeszcze załatwić jakiegoś historyka niemieckiego, który by, bo mam w filmie przede wszystkim Polaków. Natomiast no fajnie, gdyby był ktoś od strony Niemiec, a on mówi, że tak, że on zna Guido Hitzego, człowieka, który dzięki któremu w ogóle pamięć o Ulicy by zaginęła, bo gdyby on nie napisał tej olbrzymiej, monumentalnej biografii Karla Ulicki, no to właściwie nie byłoby od kogo spisywać informacji. Guido Hitze wykonał całą krecią archiwistyczną, historyczną robotę, żeby przedstawić kompletny wizerunek Karla Ulicki, zarówno wizerunek duchowny, jak i polityczny. No i powiedział, że on mógłby właśnie tego Guido Hitzego załatwić. No ja się bardzo ucieszyłem. No i pan właśnie Dawid Skrabania, no tak dogadaliśmy się, że ja zrobię wersję niemieckojęzyczną, a on w zamian za to jakby sfinansuje podróż w obie strony, sfinansuje nocleg właśnie tam w Ratingen. I jeszcze sfinansuję kilka archiwalnych materiałów, które były do pobrania z niemieckich stron, właśnie takich archiwistycznych, gdzie można wziąć różne materiały i to legalnie.
No i to był właśnie wkład produkcyjny i finansowy ze strony niemieckiej, chociaż no, niemieckiej, no, sfinansowane przez obywatela Niemiec, i przedstawiciela niemieckiej instytucji, ale to był nasz człowiek Ślązak, mieszkający kiedyś w Polsce, i to dzięki niemu. I dzięki niemu ten film jest o niebo bogatszy i bardziej treściwy i bardziej wiarygodny, niż gdyby Dawid Skrabania jakby nie zdobył do mnie kontaktu i nie posłuchał i nie dowiedział się, że taki film w ogóle powstaje. Także jest to ogromna wartość i ogromna zasługa. I tutaj pojawia się też postać bardzo ważna, zresztą Racibórzanin, człowiek, który pasjonuje się, myślę nawet, przepraszam, że odejmę trochę tego odium wspaniałości, tą historią Ratibor bardziej, czyli pan Henryk Sowik. Taka ciekawostka, że kiedy byłeś młody, ja też byłem młody, zresztą no, byliśmy dziećmi, to chodziliśmy do tego samego Heniu, kościoła. był ministrantem w Tak, okręgarku. jego tata był, jeżeli się nie mylę, nawet kościelnym, to była taka rodzina bardzo religijna, to są czasy takiego legendarnego proboszcza w Okrąglaku, czyli Alojzego Panie Jurczyka, Zbigniew. i to wówczas tam nawet nie było świadomości, że kiedyś pojedziecie razem do Niemiec po to, żeby koprodukować, współprodukować film o księdzu, o którym nie mieliśmy wtedy zupełnie zielonego pojęcia, żeby ktoś taki mógł w ogóle stąpać po raciborskiej ziemi. I właśnie, rola Henryka Sowika w tym przedsięwzięciu, w filmie Ulicka. No, Heniu jest moim dobroczyńcą już od lat, odkąd udostępnił mi całe swoje olbrzymie archiwum. Teraz jest chyba jedynym w Racji, bo odkąd umarł pan Otlik, który przekazał swoje zbiory Muzeum w Raciborzu, no to Heniu jest jedyną osobą prywatną, znaczy jest osobą prywatną, która ma największy zbiór pocztówek w Raciborzu. Pytałem kiedyś Henka, kto ma więcej pocztówek, on czy pan Otlik, no to nie był w stanie powiedzieć. Pewnie te zbiory jakościowo i ilościowo są porównywalne. Także Heniu był moim dobroczyńcą od samego początku, odkąd się poznaliśmy. Udostępniał mi swoje stare pocztówki, wtedy, kiedy jeszcze mało kto te pocztówki widział. Wtedy jeszcze nie było, chyba jeszcze wtedy nie było Facebooka w Polsce. Nie było tych platform, na których ludzie mogą sobie te zdjęcia wrzucać i się nimi zachwycać, i sobie je przeglądać, i sobie je udostępniać. A ja właśnie dzięki Henkowi miałem możliwość, żeby już do moich filmów te zdjęcia dawać. I tak jest do tej pory. Natomiast kiedy wyskoczyła propozycja wyjazdu do Niemiec, ja mówię, no, ja niemiecki, no, po niemiecku potrafię tylko kaszleć. Więc mówię do Henka, bo Henek przez parę lat mieszkał w Berlinie i do tej pory jego działalność zawodowa również się opiera na tym, że on ma bardzo dużo do czynienia z językiem niemieckim i z Niemcami. Więc poprosiłem go, żeby po prostu nie pojechał razem ze mną do Niemiec, no bo sam bym się bał, jakby się, nie wiem, coś samochodem stało, czy jakiś wypadek, czy coś, no to przecież ja nie wytłumaczę, po co ja tam jadę jeszcze w czasach covidowych, prawda? No. Same przeszkody, a jeżeli będę miał przy sobie człowieka, który wie, gdzie jechać, który zna Berlin, który beze mnie potrafił dojechać do cmentarza, na którym jest grób Karla Ulicki, i to nawet bez nawigacji, no to z Henkiem po prostu czułem się lepiej, pewniej, no i miałem pewność, że ten weekend, bo to wszystko było w jeden weekend, że ten weekend będzie, że przywieziemy z niego świetny materiał i że wrócimy w jednym kawałku. Wróciliście, jesteście i jutro będzie można zobaczyć pewnie i pana Henryka Sowika na tej premierze, bo na pewno się wybierze i ciebie, i plus tą pierwszą część filmu. Powiedz, Adrian, co ciebie tak szczególnie zafascynowało w postaci tego księdza, tego duchownego, tego polityka? Co sprawiło, że uważasz, że to jest superbohater, że to jest ktoś tak wyjątkowy dla dziejów tej ziemi? Co sprawiło, że postanowiłeś poświęcić kawał swojego życia prywatnego, jakby tu nie patrzeć, siąść nad tym, zebrać kupę materiałów, które ci posłużyły. To nie jest łatwa taka robota, to nie powstaje od tak, że tam sobie klikniesz dwa razy i już się dzieje, tylko jest to naprawdę trochę tego życiorysu poświęciłeś postaci Karla Ulicki i musiało być coś takiego, co cię do tego zdopingowało.
No przede wszystkim to, że to była postać, tak jak już mówiłem, że to była postać tragiczna, prawda? Że chciał dobrze, że zrobił dobrze, a potem historia go i za jego życia, i po jego śmierci potraktowała go nad wyraz paskudnie. Więc stwierdziłem, że no, trzeba oddać tej postaci sprawiedliwość. Natomiast podczas realizacji już, jak się zacząłem dowiadywać coraz więcej właśnie o Uliczce, zafascynowało mnie to, jaką wielką władzę ten człowiek posiadał i jakim wielkim był menadżerem Raciborza, bo to nie, bo to, że był kapłanem i to, że rozbudowywał parafię, znaczy właściwie obcinał swoją własną parafię Świętego Mikołaja po to, żeby usamodzielnić Studzienną, usamodzielnić Matkę Bożą, potem doprowadził do budowy kościoła w Ocicach, więc to było jego dzieło duszpasterskie też było wielkie i chyba nieporównywalne z żadnym, przynajmniej od XIX wieku, z żadną inną dzielnicą Raciborza. No to przede wszystkim jego dzieło polityczne i samorządowe. On tyle pieniędzy załatwił dla Raciborza, sprowadził tu tyle instytucji, sprawił, że Racibórz 100 lat temu był drugą równorzędną stolicą prowincji górnośląskiej na równi z Opolem. To tak jakby dzisiaj, nie wiem, minister Michał Woś załatwił, że Racibórz ma być drugą stolicą województwa śląskiego na równi z Katowicami, prawda? No, jak sobie człowiek o tym pomyśli, no to powiedział, no absurd, tego się w życiu nie da zrobić, a 100 lat temu Uliczka zrobił taki numer, że prowincja górnośląska miała dwie stolice, Opole i Racibórz. I to nie była tylko jakaś tam plakietka, funkcja reprezentacyjna, prawda, jakaś tytułologia pusta, za którą nic nie szło. Nie, za tym, że Raciborz stał się drugą stolicą prowincji górnośląskiej, szły instytucje, szły ogromne pieniądze, szły ogromne inwestycje i mamy w Raciborzu mnóstwo miejsc, które zawdzięczają swoje istnienie temu, że kiedyś Karl Ulicka postanowił uprawiać, nie mając to sobie równych, lobbying dla Raciborza. No chociażby Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna. Ona by nie stała, jej by nie było, gdyby nie było Ulicki, ponieważ to była willa naczelnika prowincji górnośląskiej. Gdyby w Raciborzu nie było drugiej stolicy prowincji górnośląskiej, to nie byłoby powodu, żeby temu wodzowi prowincji stawiać jakiś lokum, prawda? On potrzebował domu, reprezentacyjnego domu i postawiono je naprzeciw pierwszego liceum, gdzie była siedziba prowincji górnośląskiej. I dzięki temu mamy na przykład powiatową bibliotekę i takich miejsc w Raciborzu jest mnóstwo. O tym jeszcze tam może wspomnimy, to prawda, czyli to jest taki człowiek, który można powiedzieć realnie wpłynął na kształt Raciborza współczesnego, tego, który pozostał po tym Raciborze, po tym, co się stało w 1945 roku. My tu możemy zahaczyć o to, że tak naprawdę ten film, który stworzyłeś, który tworzysz w zasadzie dalej, bo on będzie dwuczęściowy, to jest takie najbardziej spopularyzowanie tej postaci, najbardziej rozpowszechnienie, jakby przybliżenie jej takiemu przeciętnemu, zwykłemu człowiekowi. Te wszystkie swoje filmy później umieszczasz na YouTubie. One są w pełni dostępne, one są w pełni możliwe do oglądania na całym świecie. Zwłaszcza, że ten będzie jeszcze w dwóch wersjach językowych, więc będzie tym bardziej dostępny dla wielu ludzi, którzy posługują się językiem niemieckim, niekoniecznie rozumieją polski. I to jest istotne, a tymczasem, jeżeli chodzi o Racibórz, to przecież tutaj sytuacja wygląda tak, że o Karlu Uliczce w zasadzie się nie mówi, w zasadzie nie funkcjonuje to w sposób taki normalny. O wielu postaciach z przeszłości Raciborza się opowiada, o wielu postaciach się gdzieś przypomina, a o nim Tu nie. Mariuszu, tutaj całe życie przerwę. Właściwie mówi się tylko o Eichendorfie, bo to poeta i to jest wybór bezpieczny. Tak, A to tak, rzeczywiście. reszta, ci wszyscy zarządcy Raciborza, August Bernard szczególnie, prawda, wielce, wielce zasłużony, może najbardziej zasłużony burmistrz Raciborza, o nim nie ma słowa, tak samo jak o Uliczce. O przedwojennych Oczywiście. przemysłowcach również nie ma ani słowa. Oni wszyscy są wrzucani do jednego wora z napisem Niemcy.
Tak, bo oczywiście są publikacje tutaj wspólnego naszego znajomego, czy Grzegorza Wołocznego, czy pana Pawła Nevelli, czy też innych twórców, gdzie to się wszystko gdzieś przewija, ale to nie jest takie spopularyzowanie, jak ty teraz robisz tym filmem, bo przeciętny, zwykły racibożanin, czy nie racibożanin będzie mógł po prostu włączyć i zobaczyć, o, to jest opowieść, jak tu mówisz, o superbohaterze. Tutaj dlatego tak też ten mój długi wywód, bo na przełomie tych dekad 2009, 10, 11 chyba te lata, to wówczas była taka próba gdzieś pojawienia się w rzeczywistości takiej, no nazwijmy to społecznej, takiej publicznej, tego nazwiska i tego, co Karl Ulicka zrobił. Wówczas wydawało się, ponieważ powstawało to rondo nerka słynne, to wszystko się tworzyło, to wówczas gdzieś kombinowano, to może być jakiś patron tego ronda. Ostatecznie jest to Rondo Solidarności, też zacny patron, aczkolwiek oderwany, można powiedzieć, jeżeli chodzi o sam Racibórz. To nie jest lokalna nazwa, jest rondo przy Oszą pana Darowskiego, no to jest zdecydowanie raciborska postać i to jest coś, co można wygooglować i sobie skojarzyć z Racibórzem, a tam się nie udało i były duże tarcia, były naprawdę spore takie przepychanki, jakby nazwijmy to naukowo, społeczno, narodowościowo, kulturalno i polityczne, to się nie udało. Wydaje się, że twój film, który się pojawi od jutra w takiej powszechnej świadomości, może znowu wywołać jakby taki dyskurs, czy Karl Ulicka to jest postać tylko do upamiętnienia jednym filmem, na pewno fajną rzeczą, którą można każdemu pokazać, ale czy to wystarczy? Wystarczy komu? No właśnie, czy to jest coś, co wystarcza twoim zdaniem, żeby przypomnieć tę postać? Czy to jest to, co Racibórz powinien dla niej zrobić? No cóż, no Racibórz ma ogromny dług wdzięczności wobec Karla Ulicki. Racibórz jako miejsce, nie jako Racibórz powojenny. Racibórz jako nośnik dziejów, jako nośnik historii. I jesteśmy po prostu winni to Ulicce jak mało komu. Natomiast obawiam się, że no ci, którzy znają Ulickę, no to z tego, no to ten film się za, ten film może ich tylko utwierdzić, natomiast ci, którzy są przeciwni, nie wiem, którzy mają wkręconą bajkę typu, że to jest zniemczanie historii, że to jest fałszowanie, że to jest, nie wiem, szkalowanie pamięci powstańców śląskich i wyciąganie różnych innych potworów z szafy, no to tych ludzi i tak się nie przekona, bo oni mają wdrukowaną swoją bajkę i prędzej zaczną rzucać z gniłymi jajkami w ekran, niż się do czegokolwiek przekonać, bo nawet nie będą chcieli słuchać o tym, że Ulicka był wielkim raciborzaninem. Dla nich to był Niemiec, który po wojnie był rewizjonistą i chciał i po wojnie kombinował, jak tutaj ten Racibórz z powrotem do Rzeszy wciągnąć i tych ludzi się nie przekona. No zostaje jeszcze cały środek, zostaje całe centrum, tak jak partia centrum, z której Karol Ulicka się wywodził, które po prostu się dowie, o co w tym wszystkim chodzi. A natomiast czy to ruszy lawinę? Część pierwsza może nie, bo część pierwsza jest trochę tak zrobiona z obowiązku, bo to, co chciałem opowiedzieć, będzie dopiero w części drugiej, czyli dlaczego się o Ulicce nie pamięta, no ale żeby jakby przygotować glebę pod tą całą dyskusję, to potrzebna była część pierwsza opowiadająca o tym, co ten Ulicka zrobił, prawda, że nie można było rzucić widza od razu na głęboką wodę z pytaniem, a ty dlaczego o Ulicce nie pamiętasz, nie? No tutaj proszę bardzo, będziesz o nim pamiętać, dowiesz się o nim właśnie z części pierwszej, natomiast część druga powinna być taka już bardziej problemowa. No na przykład taka kwestia, mamy, i to nie tylko władze Raciborza, o Ulicce się nie pamięta nigdzie. Jedyny wyjątek, jeden z nielicznych może wyjątków, to jest miejscowość Bernau pod Berlinem, gdzie Ulicka był, pierwszy raz był proboszczem w latach 1901-1910, czyli to są tereny o byłego NRD. Dlaczego o tym mówię? No bo NRD się kojarzy, bo NRD, no, takie państwo, które było przybudówką Związku Radzieckiego, no to tam wiara nie miała się jak za bardzo uchować, a mimo to się uchowała. I już po zjednoczeniu Niemiec na początku lat 90. powstała tam właśnie w Bernau inicjatywa, żeby ulicę, fragment ulicy, która jest przy kościele tym parafialnym właśnie zbudowanym przez księdza Ulickę, żeby ten fragment ulicy nazwać Ulickastrasse. I to przeszło. I w byłym NRD przeszło coś,
co nie może przejść w Raciborzu, gdzie, a z Raciborzem Ulicka związał większość swojego życia, a w Bernau był tylko proboszczem przez 9 lat. Oni w Bernau potem już nie mieli pojęcia o tym, że Ulicka wrócił na Śląski, na Śląsku był wielką szychą. Dla nich pamięć o Ulicce kończy się na tym, że on tam był tylko proboszczem, prawda? A mimo to w Bernau, w byłym NRD jest ulica Ulicki, prawda? A w Raciborzu, który tyle zawdzięcza Ulicce, w którym jest o wiele więcej niż jeden kościół, nie pamięta się w ogóle. No cóż, no ja bym chciał, żeby te filmy były jakimś kamyczkiem, które ruszą tę lawinę. Aczkolwiek nie mam złudzeń, to miasto jest tak zabetonowane mentalnie, że no, to jest wina PRL-u przede wszystkim, tak? Który po prostu wychował sobie zupełnie nowe społeczeństwo. Jest to dowód na to, że totalitaryzm potrafi to zrobić i potrafi to zrobić naprawdę skutecznie, bo teraz odwrócić to chociażby w takim małym, drobnym aspekcie, jak pamięć o Ulicce, który powinien mieć pomnik w Raciborzu, ale nie ma nawet ulicy i w ogóle pamięć o nim jest, jakiekolwiek wzmianki o nim to zaraz wywołują agresję polskich nacjonalistów, że jest to jakaś niemiecka piąta kolumna, prawda? Tak, to jest po prostu czystym absurdem, ale niestety ludzie mają to w głowach. No, miejmy nadzieję, że za 50 lat, kiedy dojdą do głosu kolejne pokolenia, które już nie będą obarczone tą wiedzą, czy tymi chorymi sentymentami, że no może wtedy o Ulicce będzie jakaś pamięć. Jeżeli wtedy będzie jeszcze istniał jakiś YouTube, no to może za 50 lat sobie włączą te moje filmy i czegoś się od nich dowiedzą. A jeszcze mówiłeś o tym, że ta postać jest mało, słabo udokumentowana. No tak, mamy tylko, praktycznie są tylko dwie książki, z czego jedna po polsku, druga po niemiecku, i jeden opublikowany artykuł doktora Piotra Skuta z 2000, chyba, nie wiem, 8 czy 9 roku, jakoś tak. I koniec. Reszta to są pojedyncze wzmianki w internecie, czy wzmianki w książkach o Raciborzu, tak? Pan Paweł Newela też nie napisał całej książki o Karlu Ulicy, ale kilka razy w swoim monumentalnym dzieje Raciborza, jego dzielnic, właśnie o Ulicy wspomina. I to jest wszystko. I dopiero trzecią zwartą pozycją jest, trzecią i czwartą pozycją będą moje filmy. Także też no, Raciborzanie nie mieli skąd się dowiedzieć, jaka wielka to jest postać. Może gdyby istniały jakieś publikacje w latach 90., kiedy było to otwarcie na Niemców, prawda, że Eichendorff dostał ulicę, dostał pomnik, może gdyby wtedy powstała jakaś publikacja właśnie o księdzu Ulicce, może nie trzeba by było tego aż tak bardzo odkręcać, bo minęły lata, jeszcze był ten właśnie epizod z tym, że mu ani ronda, ani ulicy w Odzicach nie dali, więc teraz trzeba no jakby o wiele więcej ziemi przerzucić, żeby się dokopać do tych pokładów, na które teraz liczę, że no, nawet jeżeli nic nie powstanie, to przynajmniej ludzie się więcej o nim dowiedzą. No zobaczymy. W końcu po to robisz w pewnym sensie. To jest też taka ciekawostka, o czym mówisz, że trzeba tych pokoleń, że trzeba tych kolejnych 50 lat. Być może tutaj pan doktor Piotr Spud, zresztą szef aktualny Towarzystwa Miłośników Ziemi Raciborskiej, on to wtedy pisząc w tamtym okresie takie teksty, które przekonywały do Karla Ulicki, wskazywał, że właśnie potrzeba tej przemiany pokoleniowej, a ty jesteś akurat taką ciekawą postacią, bo jako młody chłopak musiałeś, wychowany na Czterech Pancernych i Hansu i Stawce Większej niż Życie, no niespecjalnie szanować, powiedzmy, naród niemiecki. No nie, no tam Niemcy byli przedstawiani jako po prostu banda debili, tak, do których tylko Polak potrafi strzelać. No powiedzmy sobie, no tak byli przedstawiani, no i nie dziwmy się, że, no, że nie można było wtedy mówić o dobry Niemiec mógł być co najwyżej z NRD. Otóż to, ale minęły te lata, dojrzałeś, od lat 90. jest mimo wszystko pewna przemiana i tam się prezentuje jednak tą tutaj sąsiedzkość Niemców jako jednak mimo wszystko no nie taką antagonistyczną postawę. Owszem, jak piłka nożna i mecze są Polska-Niemcy, to się cieszymy strasznie, jak tylko pokonujemy tą reprezentację, ale to już zupełnie zeszło na inne tory.
No i przykład ciebie, że jednak zrobiłeś film o takiej postaci, no świat jakby daje optymizm, daje takie światełko w tym tunelu, że następne pokolenia, jeżeli tylko będą miały zainteresowanie historią, no to będą być może do tego wszystkiego wracały, będą to bardziej szanowały, będą bardziej na to zwracały uwagę, nie patrząc na to w kategoriach typowo narodowościowych, ale nie wiemy jak będzie, więc tutaj ja to wczoraj mówiłem w takiej rozmowie prywatnej, że ty tak jakbyś wrzucił taki kamień do wody i te kręgi, teraz zobaczymy, czy one będą się, na pewno będą, tylko pytanie, co z nich wyjdzie. Powiedzmy jeszcze o kilku postaciach, które się pojawiają w tym filmie. Wspomniałeś o Konradzie, o księdzu Konradzie Glombiku, który napisał tą cegłę, jak to wspominasz, i to jest osoba, która na pewno dużo tutaj wniosła. To jest stosunkowo młody człowiek, to nie jest jakiś senior, tylko to jest ciągle jeszcze taki, nazwijmy, ksiądz w wieku produkcyjnym, jeżeli tak go można tak określić. Jest oczywiście w tym gronie też ksiądz Jan Szywalski, czyli taka chodząca encyklopedia, jeżeli chodzi o duchowieństwo raciborskie. I jest człowiek, który bardzo aktywny był, jeżeli chodzi o tych działalność mniejszości niemieckiej w latach 90., czyli pan Józef Gąsior. Jakby można było tutaj te trzy postaci przybliżyć nieco, bo one, myślę, że jutro jest szansa, że wszystkie będą na premierze. No cóż, no ksiądz Glombik, no dla historii popularyzacji historii Raciborza to jest postać tak samo bezcenna jak Grzegorz Wołoczny. No gdyby nie on, to by nie byłoby książki o historii Kościoła Świętego Mikołaja, no i przede wszystkim nie byłoby polskiej biografii księdza Ulicki. No, a mój film z kolei nie miałby tylu archiwalnych zdjęć, ponieważ te zdjęcia, które ksiądz Glombik wykorzystał w swojej książce, no to później na szczęście udostępnił mi również te fotografie, bo tak to nie miałbym ich skąd wziąć, albo dostęp do nich byłby utrudniony. Ksiądz Szywalski, no uwielbiam księdza Szywalskiego, bo tu chodząca historia katolicyzmu raciborskiego i to, co już mówiłem w wywiadzie dla RTK, ksiądz Szywalski był o tyle cenny, że on znał księży, którzy jak byli młodzi, byli wikarymi u księdza Ulicki, prawda? Czyli ksiądz proboszcz Gadę z Ocic, który był wikarym u Ulicki, ksiądz Franciszek Melcer, który no co prawda tylko chyba rok był wikarym u Ulicki, ale był, i ksiądz Melcer był proboszczem w Studziennej przed księdzem Szywalskim. No i ksiądz Spyrka z kościoła Matki Bożej, prawda? I jak go zapytałem właśnie o to, co on usłyszał, bo oczywiście ksiądz Szywalski nie znał, nie miał okazji, nie miał szans poznać osobiście księdza Ulicki, no to właśnie ksiądz Szywalski mówi mi o rzeczach, które usłyszał właśnie od tamtych trzech już legendarnych proboszczów z peryferii Raciborza. No także to było bardzo cenne. I doktor Gąsior, no to również fantastyczny, fenomenalny człowiek, który pięknie opowiadał o tym, jak ksiądz Ulicka, jak to się stało, że ksiądz Ulicka postawił kościół w Łocicach, jakie były okoliczności. No i doktor Gąsior również mówił bo w bardzo ciepłych słowach o księdzu Gadem, który jest na Ocicach niemalże otoczony kultem. Żebyśmy też tak nie mówili, że sami księża, tylko tutaj chwalą innego księdza, to mamy... Jeszcze biskup Kopiec. Tak, to już w ogóle hierarcha, ale jest też w twoim filmie człowiek taki, nazwijmy, prosto z ludu, parafianin ze starej wsi, z kościoła Mikołaja, który własną tą inicjatywą doprowadził do tego, żeby upamiętnić przynajmniej w parafii postać Karla Ulicki. Tak, pan Antoni Rubin, starszy człowiek, absolutny pasjonat właśnie tematu Ulicki. No ja się właśnie dopiero od niego dowiedziałem, że on był tą siłą sprawczą, pewnie nie jedyną, ale jedną z głównych osób odpowiedzialnych za to, że w kościele Mikołaja wisi tablica właśnie poświęcona księdzu Ulicce. No i właśnie jedyne, co mamy, jedyne upamiętnienia Ulickie, jakie są w Raciborzu. Tablica w kościele Mikołaja i tablica kościele na Ocicach, prawda? Nic na zewnątrz, wszystko pochowane w środku. No dobrze, że chociaż tyle, chociaż to i tak jest tylko kropla w morzu. No pan Antoni Rubin
pięknie opowiadał. On od razu widać, jak, czy ktoś jest pasjonatem, czy ktoś jest tylko historykiem, który streszcza dzieje osoby, o której opowiada. Pan Antoni po prostu całym sercem opowiadał o księdze Ulisce, a jak mu zanosiłem chyba miesiąc temu zaproszenie na premierę tego filmu, no to nie wiem, myślałem, że po prostu na moich oczach uniesie się prosto do nieba. Taki był zachwycony, że ten film wreszcie został zrobiony, bo przypomnę, że ten film powstawał prawie 4 lata. I pierwszy wywiad był nakręcony jeszcze w grudniu 2017 roku. Ja, kręcąc wywiady do Ulicki, zdążyłem zrobić 3 filmy po drodze. Prawda? I pan Rubin był. Zobaczę sobie, kiedy ja go kręciłem. Pan Rubin, no, był kręcony jako numer 5 i to był. O! No, 3 lata temu. I po 3 latach od nagrania, on już pewnie sam. Jakby stracił nadzieję, że kiedykolwiek to się stanie po 3 latach od nagrania, przychodzi Jerzy Szczepiński i daje mu zaproszenie na premierę. Był przeszczęśliwy. Warto czekać. No niestety tam chyba jest taka sytuacja, bo z tego wywiadu przeprowadzonego przez Joannę Jędraszczyk tutaj się dowiedziałem i też dzięki tobie, że pan Bernard Pollock, tak? Dobrze pamiętam. Tak. Tutaj nie doczekał tego, nie doczekał premiery, ale jego świadectwo w tym filmie jest i tak naprawdę żyje właśnie dzięki temu, że byłeś w stanie dotrzeć do niego i nagrać jego wypowiedzi, między innymi związane z tym obrazem. Tak, no tutaj jest zasługa przede wszystkim księdza Glombika znowu, który zadzwonił do naszego kolegi Grzegorza Mejłona, z którym kiedyś zrobiłem moje pierwsze 2 filmy. No i Grzegorz zadzwonił do mnie i w ten sposób pojechaliśmy do pana Bernarda i naprawdę on już wtedy był no tak dość sporo po 90. I ja byłem bardzo pozytywnie zaskoczony, jaką jasnością umysłu pan Bernard opowiada, do jakiego poziomu detali potrafi schodzić. No bo w tym wieku, no nie, mało kto dożywa 90, prawda? A żeby jeszcze w tak jasnym stanie umysłowym, to już naprawdę. I jeszcze jak ten człowiek potrafi odpowiedzieć na pytania dotyczące księdza Ulicki, to jest naprawdę strzał jak jeden na milion, żeby trafić na taką osobę. No i miałem wielkie szczęście, że pan Bernard został nagrany. No szkoda, że nie dożył premiery. No ale przynajmniej zostanie po nim świadectwo, ponieważ to był jedyny bohater tego filmu, który księdza Ulickę pamięta, który księdza Ulickę widział, słyszał i wie, jaki to był dobry człowiek. Otóż to teraz powiedzmy na zakończenie jeszcze, jak mniej więcej będzie wyglądała ta premiera w dniu jutrzejszym, w niedzielę, który 6 lutego o godzinie 17 zaczynacie, pewnie tam z krótkim poślizgiem, bo pewnie będzie tak dużo ludzi, że zanim wszyscy zajmą miejsca, to się trochę to wszystko może przesunąć. Ale 17 jest taki plan. Twoje premiery są zawsze w pewien sposób z pewnym scenariuszem ułożone, więc jak to wygląda? Tak, no zawsze przebieg jest zawsze taki sam. Tylko raz przebieg był inny, kiedy miałem premierę Matki Polki w 2014 roku na Zamku i gdzieś w 15 minut po rozpoczęciu projekcji nagle półrocze może zostało bez prądu, prawda? No, także premierę trzeba było powtórzyć ją tydzień później, ale to był taki jedyny wyjątek. Cała impreza rozpoczyna się o godzinie 17. Na początku będzie krótkie słowo wstępne w moim wykonaniu, potem dwugodzinny film, dokładnie 125 minut, no a później to, co moja ulubiona część każdej premiery, czyli zaproszenie na scenę wszystkich osób, które w filmie wystąpiły i tych osób, które przy filmie współpracowały. Oczywiście to te osoby, które przyjdą na premierę. Bo czasami się zdarza, że na przykład główny bohater nie zdąży, nie da rady dojechać, bo na przykład umarł. No Albo tak. mu się coś tam w życiu posypało, że niestety nie może być obecny. Tak, no mam nadzieję, że wszyscy bohaterowie tego filmu będą. Mam nadzieję, że biskup Kopiec w końcu przyjedzie. W końcu to już będzie mój trzeci film z jego udziałem. Bo najpierw był Newella, potem Historia parafii Ostróg. I teraz Ulicka, część pierwsza. Widziałem się z biskupem Kopcem
jak w kościele Farnem była uroczystość, rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego OFKI, prawda? No, to wręczyłem mu wtedy zaproszenie i bardzo go poprosiłem, żeby jednak tym razem przyjechał. Jest No bo wielki to zawsze wsparcie fajnie. Jaśmierza. On myślę, że jeżeli tylko da radę, on ma teraz trochę mniej obowiązków niż wcześniej, bo jednak jest już takim biskupem seniorem, tak to przynajmniej mi się kojarzy, więc miejmy nadzieję, że to wszystko zagra. Zwłaszcza, że to jest film o jednak duchowieństwie też w dużej mierze. Być może się uda to przedsięwziąć i tutaj twoje marzenie się spełni. Będziesz sprzedawał też tutaj na nośnikach tą część filmu Ulicka. To jest dobra okazja, żeby zaopatrzyć się. Tak, film będzie dostępny na płytach DVD. Ja wiem, że to jest format odchodzący w przeszłość, ale nawet jak ktoś nie ma odtwarzacza, to po prostu może sobie kupić po to, żeby sobie go postawić na półce jako gadżet. Szczególnie, że już dorobiłem się skromnego, bo skromnego, ale wiernego grona moich, to nazwijmy to fanów, którzy po prostu kupują każdy mój film. Prawda? I nawet jeżeli nie mają tego na czym puścić, bo mogą sobie w HD sobie zobaczyć na YouTubie, prawda? Na DVD to nie jest format HD. Kiedyś się nim zachwycaliśmy, jego jakością, czystością obrazu, stabilnością i w ogóle dźwiękiem przestrzennym, ale to jednak nie jest HD. To już jest niestety muzeum. Ale jako gadżet, jako pamiątka, obojętnie czy można ją odtworzyć, czy nie, no to ja myślę, że to jest jednak fajna rzecz. I jeszcze będzie można ten film kupić na Blu-rayu. Jeżeli, no. Tak, bardzo dobrze. To na pewno, jeżeli chodzi o. Zresztą też przyznajmy, że to są pewnie też widzowie dojrzalsi i nie każdy tam jest taki biegły w internecie, więc te odtwarzacze DVD czy też z Blu-rayem, myślę, że u nich gdzieś tam się pojawiają, ale To to. najprościej byłoby, najprościej, sorry, że ci przerwę, najprościej byłoby dawać MP4 na pendrive'ach, tak? No, bo Tak, teraz wszyscy tak. mają płaskie telewizory, wkłada się w USB i można oglądać. No, ty to robisz tylko wirtualnie, bo ten film się pojawi na twoim kanale YouTube, tylko z pewnym jakimś opóźnieniem czasowym i to się zadzieje. Zresztą można oglądać te dotychczasowe pozycje stworzone przez Adriana Szczypińskiego na kanale Adrian Szczypiński po prostu na YouTubie, tak można najłatwiej chyba znaleźć. Nie, ale tutaj też istotna rzecz związana z dostępem. To pewnie nie będzie tak, że to jutro pokaże się na ekranie po raz jeden jedyny, bo ty zwykle można powiedzieć, podróżujesz z tym filmem i będą cię zapraszać różne instytucje. Tego się można spodziewać. Być może kościoły zdecydują się na jakieś spotkania związane z projekcją tego filmu. Wiesz co? No dobrze, że o tym wspomniałeś, ponieważ we wtorek jadę do Chorzowa, gdzie będę właśnie Na Dolnym Śląskim. jak to się nazywa, Starochorzowskie Centrum Kultury, czy jakoś tak, czy Starochorzowski Dom Kultury, nie chcę teraz nazwę przekręcić. Właśnie tam już pani właśnie z tego ośrodka już parę tygodni temu do mnie napisała, czy można by było zrobić projekcję filmu u nich i pojadę z Ulicką do Chorzowa we wtorek. No to pięknie, to jest promocja raci Boża, więc kto wie, czy to się nie stanie towar eksportowy naszego miasta. Tego ci No życzę. i jeszcze jestem ciekaw, bo na przykład moje poprzednie filmy, one były puszczane kiedyś w Kinie Bałtyk, prawda? Raz, że tam mieli jakiś program do pokazywania czegoś, program dotyczący pokazywania czegoś lokalnego. Tak? I pamiętam, że tam leciała historia parafii Ostróg, gdzieś tam chyba miesiąc po premierze właściwej. A wcześniej też leciały filmy. No jestem ciekaw, czy Kino Bałtyk dalej ma jakby no Spodziewałbym się, Adrianie. dysponuje taką inicjatywą. To było za dyrektora Hasa. Nie wiem, już Już teraz chyba pani coś dyrektor. panią Nie wiem, czy kierownik, to jest aktualne. już chyba tam Kierownik, go kierownik. gościłeś. No, z panią Renatą Franicą Marchwiak, chyba już tam gościłeś za jej kadencji. Ona jest No nie tak długo, znamy się, ale ale. ja to ostatni raz ją widziałem, jak jeszcze nie była kierownikiem. Aha, ale Nie myślę, że miałem okazji zapytać. jesteś w stanie na ten ekran jeszcze też wejść z Ulicką. To jest realne. Zwłaszcza, że tutaj nasz wspólny znajomy, którego pozdrawiamy, Grzegorz Mejun, ma tam pewne dojścia i myślę, że tutaj jest w stanie wpłynąć na panią Renatę, która te rzeczy lokalne chce pokazywać na pewno i myślę, że tutaj klub Konesera, który pokazywał co najmniej jeden twój film, jeżeli się nie mylę, a być może więcej,
to tutaj byłoby Dwa dobre. były na pewno, tylko nie wiem, który był jako pierwszy pokazywany. Otóż to. To była chyba winiarnia Przeszkowskiego. Myślę, że tak. Myślę, że to jest ten tytuł, bo chyba mieliśmy okazję wtedy razem tak jakby zapowiadać go tam pod ekranem. Ale okej. Adrianie, ja Ci bardzo dziękuję, że zdecydowałeś się tutaj poświęcić część wolnej soboty, niepracującej soboty, jakby nie patrzeć, chociaż w Twoim przypadku to chyba nie ma takich dni jak niepracujące. I tak, i przyjść wirtualnie do nowin.pl, do Nowin Raciborskich i parę zdań na temat jutrzejszej premiery opowiedzieć. Zachęcamy. Jutro jest ta okazja, żeby tam się dostać. Myślę, że nawet jeżeli ktoś nie zdążył tej wejściówki wziąć szybciej, to jeszcze jutro też zostanie tam wpuszczony, jak tylko będzie spełniał te warunki reżimu sanitarnego. A jakby nie, to może właśnie podejść i kupić film na nośniku i zobaczyć go w pieleszach domowych. Więc serdeczne podziękowania, Adrianie, życzę Ci jutro Dziękuję. wszelkiego, wszystkiego technicznie dobrego, bo to jest ważne, żeby wszystko zagrało, to na pewno kable, wszystkie łączenia, wszystkie jakieś różne rzeczy muszą zagrać, prąd, żeby I był. żeby żadni nacjonaliści nie rzucali z bukami w ekran, prawda? Bo szkoda ekranu. Myślę, że to jeszcze nie, to już nie te czasy chyba, to też bym Ale tutaj... jeszcze są to ci ludzie, słucham. Może się wydawać, że te czasy już dawno minęły i tak dalej, że jak Hubka przyjechał do Raciborza, jakie były protesty pod urzędem miasta, prawda? Ale mówimy o No latach 90. i... 90., ale te protesty, jeżeli teraz, one się, w Raciborzu jakby już nie było okazji, żeby te protesty funkcjonowały, ale w innych miejscach w Polsce dalej są takie protesty i dalej jest taka sama retoryka. Ci ludzie po prostu przeleżeli pod lodem 50 lat i dalej, i wiesz, dekady sobie lecą, a oni co jakiś czas wychodzą i gadają ciągle to samo. I to jest właśnie niepojęte, jak to się dzieje. I jestem ciekaw, czy jutro też jakaś skamielina wypełznie i zacznie protestować, bo mu się Ulicka nie podoba, bo mu jego rodzice powiedzieli, że Ulicka był Niemcem, więc na pewno był faszystą. Nie? Bo ci ludzie w to wierzą. Nie wiadomo po co, ale dalej. Nawet jeżeli tak się stanie, to masz dosyć szerokie grono tych wyznawców swoich, którzy na pewno staną po twojej stronie i wytłumaczą w sposób racjonalny, że warto ten film zobaczyć. Tutaj piszą nam internauci, że się cieszą, że mogą, już się wybierają do RCK-u, nawet jest zapowiedź, że będzie pełna sala, oby tak było. Oczywiście tam jest jakieś ograniczenie, więc może pełnej zupełności tej sali nie uda się zgromadzić. Adrian Szczypiński na mniej więcej 24 godziny przed tą swoją jutrzejszą premierą. Prawie, że jeszcze pół godziny czy 40 minut brakuje. Dobrze się wyśpi, dobrze się tam ubierz i myślę, że będzie udany wieczór w Raciborskim Centrum Kultury z filmem Ulicka, częścią pierwszą, bo to wszystko przed nami, a w tym roku część druga. Mam nadzieję do końca roku skończyć część drugą, tak. Bo na 2023 jest, wtedy się chce odciąć od wielkiej historii, polityki, kościoła i tak dalej. W 2023 roku chcę sobie zrobić w ramach relaksu drugi film o kanale Psinka, bo trochę jakby znowu tematu się na ten temat w tej sprawie uzbierało. No tak, to jest taka zapomniana rzeka, której Adrian poświęcił film. Ja ją nazywałem jeszcze lata temu Rzeką Tajemnic, a tak, nawiązując do pewnego filmu, chyba Clinta Eastwooda, tak? Clinta Eastwooda. Dokładnie. Bardzo dziękuję, Adrian. Państwu też wszystkim, którzy nas oglądali, to dziękujemy. Oczywiście to nagranie będzie do odtworzenia na Facebooku, w nowinach raciborskich, nowiny.pl. To tyle, jeżeli chodzi o rozmowę. Do usłyszenia, do widzenia, Adrianie. Dziękuję. I do zobaczenia, do widzenia Państwu wszystkim.